Dzień dobry, Mateusz. Dobry. Witam na kolejnym spotkaniu na ogólnopolskim cyklu lekcji podczas Banku Talentów. Bardzo się cieszę, że możemy pracować dalej i kontynuujemy naszą lekcję pierwszą z koncertem Reinholda Gliera. Tak? W którym jest. Momencie, przypomnij mi, zatrzymaliśmy się? Pierwsza część tak, tutaj. Tak, tak jest. I mamy drugą, jakby drugi etap tej pierwszej części, jakby część liryczną Tranquillo, prawda? Spróbuj zagrać i będziemy się pochylać nad tekstem nadal. Dziękuję bardzo. Zanim zaczniemy grać dalej, takie elementy, które chciałbym zauważyć i troszeczkę podpowiedzieć sobie. Ta część, jeżeli mamy, w pierwszej części mieliśmy ten motyw bohaterski, energetyczny, tudzież i to było pam, pam, paparim. Metryczność była na 4/4. Wyraźna. Szerokie triolie pa 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 pam pa pam. Metryczność obowiązywała nas na 4/4, na 4/4 nuty. Teraz sytuacja, którą tu mamy w Tranquillo, jest myślowo, możemy przejść, to nie jest konieczne, ale będzie nam się łatwiej układała fraza w stronę muzyczną, możemy przejść na metrum w myślach a la breve, czyli podwójne. Jeżeli mamy tutaj frazę cantabile tranquillo, trzeba zrobić? Otóż trzeba bardzo pilnować metryczności, żeby nie zwalniać, żeby tutaj absolutnie, to jest w ogóle największa sztuka, aby, nazwijmy to, w fragmentach, które są fragmentami lirycznymi, utrzymać tą kanwę szkieletu rytmicznego. I zarówno na którejś z lekcji też podczas Banku Talentów realizowaliśmy i ćwiczyliśmy koncert Ryszarda Straussa, prawda? I ten koncert Ryszarda Straussa też był taki, że była część, nazwijmy to, kantylenowa, która to dokładnie też była w tej metryczności 4/4 i później przechodziła w a la breve. Tu mamy bardzo podobną sytuację. Mamy dokładnie Tranquillo, część a la breve. Chyba Hanie ten dźwięk nieważny, ale też ładnie. Mhm. Natomiast sytuacja jest taka, że zauważ, jak nawet chciałem to zasugerować, to trzymanie tempa i pulsu i nawet tak piękną liryczną frazę, żebyśmy cały czas w serduszku mieli tuk, tik, tuk, tik, tuk, tik, tuk, tik, tuk, tik, żeby tutaj gdzieś na kanwie tego szkieletu rytmicznego cały czas operować, dobrze? Zagrajmy wobec tego tą część Tranquillo, nazwijmy to. Spróbuj trzymać puls. Ja ci troszeczkę jako ten policjant twój pomogę tutaj z czymś takim.
ładnie się niesie w tej przestrzeni to uderzenie, więc na pewno ten metronom usłyszysz. Ale gdybyś też sam starał się utrzymać wewnętrznie to tempo pomimo liryki, pomimo frazy lirycznej. Dziękuję. Zdecydowanie lepiej, zdecydowanie świadomość jakby utrzymania tempa we frazie lirycznej, zdecydowanie lepsza. Natomiast na co zwróciłbym uwagę? Sposób prowadzenia dźwięku. Znowu tak, pokutuje rozpoczęcie pierwszego dźwięku, czyli jakby to trwa. A, kiedyś tak ładnie ktoś powiedział na tym dętym instrumencie, posłuchaj, trwa mu się, prawda? Czyli jest... Nie. Nawet jeżeli mamy pod legatem miękkie zaczęcie frazy i cantabile, postarajmy się zagrać bardzo delikatnie, ale jednak... Czyli ten rodzaj rozpoczęcia. Dlaczego? Jeżeli będziesz szedł w tą stronę, to uwierz mi, pracując później w orkiestrze symfonicznej, może to przejść w rodzaj maniery. Ten sposób rozpoczęcia dźwięku i taki opóźniony często ten sposób rozpoczęcia powoduje to, że on wytrąca ten szkielet rytmiczny. I teraz wyobraź sobie, że masz czterech waltornistów w sekcji i każdy z nich zaczyna w ten sposób, że nie wiadomo kiedy zacznie dźwięk, tylko zaczyna fu, fu. Ja troszkę przerysowuję, to u ciebie nie jest aż tak duże, natomiast tego trzeba pilnować, żeby zdecydowanie w przyszłości nie szło to absolutnie w tym kierunku. Żeby nie szło, że lepiej, jeżeli mamy coś takiego, że mamy pod legatem rozpoczęcie, powiedzmy, frazy lirycznej, powiedzieć do instrumentu da, zgłoskę da. Jeżeli jest natomiast staccato, jeżeli jest... to powiedzieć zgłoskę ta. Powiedzieć do instrumentu ta. Natomiast jeżeli mamy miękkie rozpoczęcie, tak jak tutaj, to nie, żeby nie było akcentu, żeby nie było tego impulsu powietrza, tylko powiedzieć da, jakby myślowo. A tu już dalej piękne legato. Prawda? Mhm. Kolejna rzecz, na którą chciałbym ci zwrócić uwagę, to przy skokach dodawanie takiej jakby dynamiki, jakby powietrza po to, żeby ten skok sobie osiągnąć. I wtedy w tej frazie nie ma czegoś takiego, że jest takie to one line, taka jedna linia frazy, tylko jest coś takiego, że te skoki są osiągane poprzez takie, jak ja to nazywam, wybuchy. Czyli nie dość, że dźwięk wyższy w projekcji naszego instrumentu, dętego instrumentu waltorni, jest dźwiękiem bardziej słyszalnym, bo projekcja wysokiego dźwięku jest słyszalna. Natomiast my mamy nieszczęśliwy rejestr, ten średnicowy i ten dolny rejestr. To nie dość, że tego, to ty jeszcze sobie dobijasz jakby osobnym impulsem ten dźwięk. Mhm. I wtedy wychodzi coś takiego jak taki powiedzmy erupcja wulkanu, prawda? Czyli ja to tak troszkę sparodiuję, przepraszam bardzo, ale w tej frazie to brzmi tak... Czyli te skoki są osiągane poprzez takie dodanie jakby dynamiki i dodanie czegoś takiego. Absolutnie tak nie rób. Kolejnym elementem analizy tego fragmentu są cztery szesnastki. Jeżeli mamy a la breve takie tempo. Pa, ta, di, da, di. To ćwierćnuty są pak, 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 pak. Szesnastki matematycznie.
ta 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 ta. To jest wszystko, muzyka jest bardzo, bardzo pokrewna z matematyką, wbrew pozorom. Zwłaszcza ta część i warstwa rytmiczna. Muzyczna jest bardzo, bardzo pokrewna z matematyką. Tu jest wszystko w zapisie bardzo, że tak powiem, uzyskane w sposób matematyczny. I teraz jeżeli mamy obiegnik, jakby obiegnik, bo tak to trzeba rozumieć poprzez te cztery szesnastki. Ty zdecydowanie, jak będziesz miał możliwość odsłuchania naszej lekcji później, bo tą możliwość będziemy mieli w Banku Talentów, że będziesz mógł sobie przesłuchać tą lekcję, to zauważ, że tak jak wykonywałeś to sam, to te szesnastki były przyspieszone zdecydowanie. Po prostu widzisz czarne winogrona tutaj i jest panika, prawda? Jest od razu... Nie, spokojnie. Tempo szesnastek jest takie... Natomiast, ponieważ jest to koncert neoromantyczny, przepiękny koncert obfitujący, ukazujący to samo złoto, z którego słynie waltornia, czyli dźwięk. Zdecydowanie więcej rubato, zdecydowanie więcej życia i zdecydowanie więcej... Zdecydowanie więcej życia, prawda? W tych ósemkach jakby troszeczkę, może nie jakoś bardzo kadencyjnie, ale połamać ten czas. Troszeczkę go gdzieś poprzestawiać, prawda? Gramy tranquillo dla utrwalenia i teraz postaraj się zrealizować, ile będziesz mógł, Mateusz, czyli to, co mówiliśmy. Ładne poprowadzenie, rozpoczęcie pierwszego dźwięku, winogrona, czyli szesnastki, nieprzyspieszone, bez paniki i prześlicznie tam z tej waltorni twojej samo złoto się leje tutaj w fabryce Norblina. Prowadź dźwięk. Puls. I troszeczkę do przodu. I spokojne szesnastki. Tak, i odchodź od frazy. Leciutko odfrazuj i uśpi. Trzymaj puls, nie usypiamy. I rubato. Życie. Tak jest. Nie ma wybuchów. Ładnie łączymy dźwięki. Dziękuję. Zdecydowanie lepiej. Brawo, 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 brawo. Jeszcze tutaj takie te stare grzeszki. Tarira, rarira. Jakby ten skok sekstowy sobie pomagałeś poprzez takie właśnie dobicie. I to tak widzisz, jakbyś to, jak sobie to, bo masz tą szansę, to Bank Talentów daje niesamowitą możliwość analizy tych lekcji, bo wszystko jest nagrywane i to w bardzo dobrej jakości. I będziesz mógł sobie to zanalizować w ten sposób, że jeżeli później przesłuchasz sobie swoje wykonanie, to będzie tak, że będziesz mógł zauważyć to, o czym mówię. Czyli te quasi, jak ja to nazywam, wybuchy, czyli przy połączeniach dźwięków, tak jak tu mamy ten skok sekstowy, gdzieś zapomnieliśmy się, jest było ten taki brzuch, takie wypchnięcie dźwięku, prawda? Osiągnięcie połączenia dźwięku nie poprzez precyzję, tylko poprzez takie po prostu dodanie jakby prędkości powietrza i takie wypchnięcie dźwięku. Tego unikajmy, bo to jeżeli nam przejdzie w manierę w grze, no to właśnie później będziemy tak grali, że...
to powoduje bardzo, bardzo no, takie nieładne rzeczy. Czasami, jak to jest w zapisie, czy w jakimś współczesnym utworze, czy gdzieś, absolutnie jest to dozwolone, wręcz pożądane. I też powinniśmy coś takiego umieć zrealizować. Natomiast w takim graniu jak tutaj, kiedy są długie frazy, przepiękne, lejące się frazy Gliera w koncercie, absolutnie nie. Dobrze. Teraz kolejnym etapem jest etap, jak ja to nazywam, etiud. To można ćwiczyć jako etiudę Koprasza od numeru 140. Znasz to? Rozczytywałeś? Tak. Tak? Możemy wykonać. Spróbuj. Wylej wodę. Z przedtaktem? Może być oczywiście z przedtaktem. Tempo nie za szybkie. Próbujemy, Mateusz. Dobra, dziękuję. Żebyśmy nie utrwalali błędów, to proponuję zwrócić uwagę na jeden element. Precyzja gry. Prawda? Mamy rozłożone dosyć niewygodne trójdźwięki po wtonacji też takiej, no, niewdzięcznej dla nas, prawda? Bo jest... Czyli jakby na co musimy zwrócić uwagę? Każdy z tych przewrotów trójdźwięku zaczyna się od pierwszej nuty. Bardzo dobrze zagrać sobie tą nutę bazową, czy tutaj ten pierwszy przewrót, czy drugi przewrót trójdźwięku majorowego, czy ten bazowy z toniki, prawda? Żeby zagrać go bardzo pewnie i intonacyjnie we właściwym miejscu, w znalezieniu intonacji. Czyli jeżeli mamy... Mi też się wychładza instrument, nie jest to jakaś najszczęśliwsza ta intonacja, ale to jest powodowane fizyką pomieszczenia. Natomiast zauważ, z jaką kontrolą grałem ten początek, mhm. prawda? Nawet na razie zagrałem sobie zupełnie jak wolno. Wolno, dokładnie. Po to, żeby te dźwięki sobie gdzieś znaleźć i ustawić. I żeby nie było, nazwijmy to, paniki w tych dźwiękach. Czyli jeżeli mamy... O, poszukałem sobie właściwych odległości. Teraz mogę gdzieś próbować realizować to, co napisał Glier. Spróbujmy jeszcze raz, ale ze zwróceniem uwagi zdecydowanie na to, żeby nam dźwięki odzywały się i żeby były precyzyjnie włożone, żebym mógł, powiem tak, żebym mógł napisać dyktando melodyczne z twojej gry. Dziękuję. I kolejna możliwość, którą nam daje Bank Talentów. Jeżeli odsłuchasz swoje pierwsze przegranie i to, które zagrałeś teraz, bo oczywiście po tej mojej stymulacji, czyli po tym Mateusz to, prawda? Tak. I tu uwaga na zwrócenie na ten element jakiejś atencji, uwagi. To zobaczysz, jak różne, jak sytuacja tej precyzji gry jest zdecydowanie lepsza. W tym przegraniu drugim, kiedy ta świadomość nasza jest podniesiona. Kiedy ta świadomość jest podniesiona o wiele wyżej, na wyższy poziom, prawda? Tak należy ten koncert zrobić. Oczywiście te wszystkie rzeczy, takie jak ta etiuda, to wszystko musimy zrobić zdecydowanie. Mamy, nazwijmy to, pierwszą część. Oczywiście jest ona zakończona jakąś kadencją. I ona, ta praca motywiczna się dokładnie powtarza, bo czy w tempo primo dokładnie jest to ten sam motyw, tylko bez akcentów. To zdecydowanie... Z
Zdecydowanie jest to ta sama praca motywiczna do odczytania rejestr ogólny, tylko nie taki bohaterski. Mamy kolejne tranquillo w kolejnej tonacji, dokładnie też alla breve, dokładnie ta sama praca motywiczna. I mamy niestety tutaj też taki fragment, który jest dosyć fragmentem skomplikowanym, bo nie dość, że tonacja i zmiana tonacji nam wchodzi, to znowu mamy to trójdzielność z tą dualowością pomieszaną. I teraz uwaga, uwaga na to, żeby to mieć pomysł i bardzo dobrze zrobić te wszystkie zejścia tutaj. Te wszystkie triole, to wszystko, żeby to zdecydowanie więcej zrobić. I jakby quasi-codę od tego miejsca, tutaj potęga dźwięku, bardzo, 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 bardzo dużo. Dobrze. Część druga. Grałeś ją? Grałem. Andante. Rozpocznijmy. Tak w zarysie ci nakreśliłem tylko to, bo to już się powtarza. Pewne te elementy się powtarzają w części pierwszej, więc ty będziesz sobie to rozczytywał we własnym zakresie. Natomiast teraz doszliśmy do części drugiej. Spróbujmy część drugą. Jak zwykle druga część liryczna, andante, nie za wolno, ale przepiękne melodie. Dobrze. Mamy tą, nazwijmy to, frazę otwarcia drugiej części, pierwszą. A z jakim, powiedzmy, tempem kojarzy ci się tempo andante? Czy to jest tempo bardzo wolne, czy troszeczkę szybsze? Znaczy takie generalnie wolne, ale nie tak jakoś strasznie w sensie. No. Mhm. To ja ci podpowiem. Dla mnie andante to jest tak jakby krocząc. A jak kroczysz? No także tak, nie spieszysz się, ale jednocześnie jest ruch do przodu. Czyli jeżeli andante, mamy nakreślone tempo przez Reinholda Gliera andante, no to... I też w tej muzyce, którą tutaj rozpocząłeś w tym temacie pierwszym, w tej frazie otwarcia, pomimo tej liryki musi być zachowany jakiś kierunek frazy i tempo. I tak dalej. Mniej więcej coś takiego, prawda? Czyli absolutnie zdecydowanie w tym kierunku. Zauważ, prowadziłem frazę, prowadziłem dźwięk, ale w tym było cały czas... Mhm. Czyli to kroczenie andante. Staraj się naśladować mnie. Powiedz da do instrumentu, Mateusz. Da. Języczek naprzód, blisko dźwięk. O właśnie. I dmuchamy spokojniutko. Dźwięk. Trzymamy puls. Spokojne triole, szerokie. Pa, 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 pa. Wyśpiewane, wydeklamowane triole.
Dobrze, dziękuję. Ojej. Triole zdecydowanie spokojniejsze w tej frazie, prawda? Czyli wydeklamo pam, 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 pa, 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 pam. I od razu pomoc naukowa w postaci... Ołówka. Tak jest. Dobrze, jest, prawda? Tutaj sobie to wymarzysz. O, i tu zarówno i ta triola, jeżeli takie strzałeczki zrobimy rozszerzające, to znaczy, że wydeklamować tę triolę. Na tym mniej więcej polega część druga. Jest w niej oczywiście zagadnień bardzo dużo, natomiast ponieważ spotykamy się tu w ramach Banku Talentu na naszych lekcjach i mamy czas ograniczony, przejdźmy do części trzeciej, żeby zaznaczyć. Teraz zmiana charakteru. Zdecydowanie więcej radości. Leggero. Co oznacza leggero? Włoskie pojęcie. Ja nie wiem. To ja ci pomogę. Leggero znaczy lekko. Lekko. To jest w ogóle bardzo często używane w takich artykulacjach jak na przykład Rossini opera buffa. To jest taki typowy przykład stylu leggero, czyli stylu koloratura, czyli stylu bardzo, nie chcę mówić klasycznego, ale takiego leciutkiego, prawda? I tutaj mamy dokładnie taką melodyjkę, prawda? Czyli... Mamy tego typu, wręcz ludową melodię rosyjską, prawda? Którą gdzieś zawarł tu pan Glier jako temat trzeciej części. Próbujemy? Możesz zagrać wolniej oczywiście, ja zagrałem to troszkę szybciej, aczkolwiek bardzo dawno nie grałem tego koncertu i to było dla mnie duże wyzwanie, muszę ci powiedzieć. Spróbuję tak. Tak jest tempo mniej więcej docelowe, prawda? Już nie szybciej, ale leggero. Artykulacja bardzo taneczna, skoczna nazwałbym to. Troszeczkę wolniej, Mateusz. Da, 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 da. Da, da. Dobrze. Ojej. Z jakim tańcem, może to teraz temat jest niepopularny na dzisiejsze czasy, ale z jakim tańcem rosyjskim kojarzy ci się ta część? Nie. Jakby to tak rozbierać muzykologicznie, ten taniec się nazywa chopak. Bardzo charakterystyczne są takie akcenty. On jest utrzymany w metrum 2/4 i jest mpa, 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 pam, 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 param. Dokładnie ten rytm w Dziadku do Orzechu, w suicie, jest też zawarty chopak. Pam, param, pam, 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 param, pam, 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 pam. I ta ósemka z kropką 16, dokładnie ona, to jest jakby rosyjski taniec chopak, który jest tu użyty jako główny temat. Co bym proponował? Zdecydowanie troszeczkę krócej. Tak jakbyś grał Mozarta. Bardzo krótko, tak jakbyś Mozarta. Pam, para, pa, 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 para, pam, para, pa, 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 pam. Próbuj. Sam początek frazy. Dobra. Tańczysz? Zatańcz teraz na waltorni. To samo, tylko tak jakbyś tańczył. Mhm. Przepraszam? Nie ta nutka. Tak, wiem. O! Mba, 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 mba. Tak, zdecydowanie pokażmy te akcenty. Jeżeli jest... Tu musimy zdecydowanie dać impuls, prawda? Jeszcze raz od początku. I tym miłym akcentem masz nakreślony przepiękny koncert do pracy. Koncert Reinholda Gliera, który jest
tak jak mówię, bardzo dużym wyzwaniem dla każdego waltornisty i bardzo się cieszę, że to wyzwanie podejmujesz. Będziesz na pewno świetnie grał, a ja dziękuję za spotkanie w ramach Banku Talentów i mam nadzieję, że będziemy się jeszcze niejednokrotnie spotykać, Mateusz. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za dzisiejszą lekcję. Dziękuję.